Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody francuskiej na rowerach. Minęło dokładnie tydzień czasu od momentu, kiedy przyjechaliśmy do miejsca La Cascade i ruszamy za chwilę w drogę. Natalia właśnie się tam szykuje, ma delikatny problem, coś z gardłem, ją tam szczypie, boli, ale to nic, przejdzie, zajedziemy jeszcze do sklepu, kupimy coś sobie do jedzenia, jakieś śniadanie, jakiegoś kawona, wypijemy i ruszamy. A zobaczcie, jaka jest pogoda. Pogoda jest do dupy. Do dupy jest pogoda, ale cóż, trzeba jechać. Zostało nam jakieś 10 dni podróży, około 600 km musimy zrobić. A dlaczego? A dlatego, że mamy już bilety powrotne. Arkadiusz już zakupił bilety powrotne do, nie do Polski, do Drezna, stamtąd skąd ruszaliśmy, czyli z Drezna ruszaliśmy, do Drezna wracamy. Opowiem oczywiście o tym więcej w dalszej części odcinka albo w przyszłych odcinkach, a teraz nie ma co czekać. Pakujemy graty na rower i w trasę. Zapraszam serdecznie na odcinek. No i jesteśmy pod Lidlem w miejscowości Luzac-les-Château, a naprzeciwko, patrzcie, jest apteka do zakupienia witaminy C. Dojechaliśmy, no w sumie ja dojechałem, Natalia jeszcze idzie. Powinna gdzieś tutaj być za rogiem, już tuż, tuż. Wypatrujmy Natalii, gdzież ona tutaj idzie, gdzież ona jest. Ale mówi, że musi prowadzić rower, bo niezła górka była. A tam jest! Przepraszam bardzo pana. Ja myślałem, że ty głównym wejściem wlecisz, a ty na skróty poszłaś. Patrzcie, oto idzie mój pielgrzym. Pod górkę było. Jesteśmy na wysokości 120 metrów, ale czeka nas jeszcze dzisiaj parę górek. Słyszycie, jak wieje? Widać po Natalii, jak jej kurtka trzepocze. No. Jak górka? No duża, wiatr do tego. A jak gardło? Lepiej. Lepiej, dobrze, to jedziemy dalej. Przejeżdżamy właśnie przez miejscowość Moussac się nazywa. Jest tu taki oto kościół. A my poszukujemy miejsca na spoczynek, żeby zrobić sobie krótką przerwę. I zrobimy sobie przerwę tu oto na tych ławkach w rynku, można powiedzieć. Co to jest w ogóle? Jakaś tablica żołnierzy chyba poległych. Coś w tym stylu, nie? Pogoda się trochę poprawiła. No i mam nadzieję, że nie będzie padać. Gdzie jest mój człowiek? Mój człowiek gdzieś jest tam. Jedzie pewnie pod górkę. Za 80 metrów. Jedzie, prowadzi. Nie jedzie. Znalazłem ławkę, kochanie. A ja sobie wjadę tam elegancko. A co? I ciach. Tędy. No ale zawiewa dzisiaj dosyć tak potwornie, muszę przyznać. I jesteśmy na miejscu. Siadamy i jemy śniadanie. Natalia tu już dla nas miesza prochy. Jak zwykle, proszę państwa, Argi. O, zobaczcie. Tak to właśnie wygląda. A oto moje śniadanie. Bułka, pomidory. I tradycyjnie ser jakiś na spróbowanie. A co to za ser jest w sumie? To wam pokażę już. Proszę zobaczyć, taki oto ser dzisiaj próbuję. I mili państwo, przyszedł czas na spróbowanie. Oczywiście buła wchodzi najpierw. Świeża na maksa. Teraz wejdzie mały gryz sera, a ser jest naprawdę dupny. Taki jak piszą. Bardzo kremowy. Nie ostry wcale w smaku. To znaczy ostry, nie chili ostry, ale ostry także bardzo, bardzo mocno taki serowy. Jest naprawdę wspaniale zbalansowany i oczywiście zagryzam to pomidorem.
wszystko francuskie. Specjalnie wybierałem pomidory, żeby były francuskie. Bułka lokalna i do tego jeszcze jakiś tam lokalny ser. Nie wiem dokładnie skąd, z jakiego to regionu, bo mi się nie chce czytać, ale om. Te sery francuskie będę na pewno pamiętał, słuchajcie, do końca życia. Jem sobie śniadanie, zakąszam, patrzę, a tutaj taki oto ziomuś siedzi sobie na płocie. Siema, co tam? Chcesz trochę bułki? Dam ci troszkę, chodź. Chodź. Chcesz bułeczkę? Weź, chodź. Tutaj masz. Dam ci tędy. Tutaj bułkę masz. O. Proszę. No weź. Bułka, człowieku, od Polaka. No weź tu bułkę, proszę. Na płocie siedzisz. Jak taka kwoka na grzędzie. No weź bułkę tu jest. No proszę, weź bułkę. Tu ci dam bliżej bułkę. O, proszę. O, ja odejdę i sobie ty na spokojnie sobie po prostu zjedz. Dobre? Mówiłem? Mówiłem, że dobre? Chcesz jeszcze? Dam ci jeszcze. Wyglądasz na głodnego. Chodź. Chcesz jeszcze? Masz. Masz. Tutaj bułeczkę masz. Tu. Na liściu. Tylko nie upuść mi bułki, stary. Bo ja tu nie na darmo rzucam tą bułkę. Masz zjeść. Wszystko masz zjeść. Tak jak u babci. Przychodzisz, babcia nakłada i masz wszystko zjeść. Elegancko. Sera ci nie dam, bo ten ser cię poskleja. Ale masz jeszcze tu bułkę zjedz. Proszę. O. Proszę. Widzisz jakie? Szwagier? Forfitel. Jeszcze ci dać bułki. Dobrze. Dam ci jeszcze, dam ci taki większy kawałek. Proszę. O. No, łap. Łap, trzymaj. A ja zjem ostatni gryz. Dam ci jeszcze. Tam, tutaj, szukaj. Na liściu masz. A ja sobie pomidorem zagryzę. Tu masz na liściu. Chyba, że pomidora też zjesz. Zjesz pomidora? Pokaż, czy zjesz pomidora. Tam jest pomidor, tam. Tam, szukaj. No. Bułkę zjadłeś. A pomidor to co? Zjedz tego pomidora. No. No weź go, tam jest czerwony taki. No czerwony tam jest, patrz. Tam jest. Szukaj. Jak jest po francusku, szukaj. Tam, czerwony. No, pomidor. Nie? Dobra. To tyle na dzisiaj z jedzenia. Więcej nie mam. I mamy miejscowość L'Isle-Jourdain. Oczywiście nie wiem, jak to się czyta, ale jesteśmy na właściwym szlaku tutaj, proszę Państwa. Jeszcze mamy do celu na dziś jakieś... Ile? 25 km, coś koło tego. Musimy chwilę przeczekać tutaj. Schroniliśmy się, bo jakaś zasrana chmura tu wisi. Pada i grzmiało. Także przeczekamy tą chmurę, aż ona sobie przeleci i polecimy sobie dalej. I w sumie dobrze, że zatrzymaliśmy się. Zobaczcie, jaki tu potok płynie fajny. I jak fajnie leje. I tak niby ma padać cały czas, teraz do samego wieczora. I zastanawiamy się, czy jechać, bo mamy zapłacony nocleg, a mamy jeszcze 25 km minimum. Czy zatrzymać się tu, bo tu jest właśnie miejscówka jakaś. Zaraz to przemyślimy. Ruszyliśmy w sumie dalej. I tak nas zlało, jak ja pierdziu. Dwa razy albo trzy razy już nas zlało. I co chwilę nas kurde zlewa. My to też zlewamy. Jedziemy w deszczu. No bo co, nocleg przepadnie, a do celu mamy jakieś 19 km, może 18. To nie jest tak źle, już nie jest daleko, ale widoki tutaj, jak jedziemy, są super. O, przed chwilą jakaś baba z psami szła. Musiała je opanować, jak przejeżdżaliśmy. A teraz tutaj jeszcze jakiś ziomeczek jedzie sobie samochodem. Drona nawet nie mam szans tu wypuszczać, bo
co chwilę leje. Polecę gdzieś 500 metrów dal, żeby sfilmować to właśnie z powietrza i go zleje i szlak go trafi. To już wolę nim latać chyba, jak wiatr jest. A dzień dobry. Można szybki wywiadzik? Nie, dziękuję. Nie chcesz wywiadu, jak się jedzie w taką pogodę? Spieszysz się? Tak. Deszczem. Nie, no ogólnie bardzo ładnie tutaj teraz. Przestało padać, ale... No nie jest łatwo, jak tak skrótko pada, nie? Nie jest łatwo, nie? Ale jest za to pięknie. Mamy 4 km do Confolens już i chciałem wam pokazać te ruiny tego tutaj właśnie oto zamku. Przestało akurat padać, ale i tak nas zlało jak psy jakieś. Ale pięknie tu jest. Dokładnie 4,7 km zostało do naszego hotelu. I jest, proszę państwa, miasto Confolens na dzisiaj. Dotarliśmy. Uhu! Jesteśmy. Do hotelu zostało 1100 metrów. Do hotelu. To jest jakiś apartamencik czy coś takiego. Nie wiem, czy to hotel jakiś. Nie wiem, co to w ogóle jest. Zresztą dowiemy się, jak będziemy na miejscu, bo sam jestem ciekawy, jak to w ogóle wygląda. Zapraszam dzisiaj apartament 2A do obejrzenia naszej miejscóweczki. Tak się prezentuje oto kuchnia. Kuchnia jest w pełni wyposażona. Tutaj sobie możemy pracować przy tym stoliku z laptopami. Jest kanapa do wypoczynku. Łóżko. O, miękkie. No taki widok z okna jeszcze jest, można dodać. Na rynek. Rynek centrum. Małe to miasto, Confolens, telewizor jeszcze jest. I taka oto, proszę państwa, łazienka, prysznic, ale widać, jestem jeszcze mokry, nie? To co, zjemy coś teraz, co? I przyszedł ten czas, proszę państwa, przyszedł czas, żebyśmy wybrali się na coś do żarcia. Jest i knajpa tutaj, do której się wybieramy, już wam pokazuję. Jest to knajpa, gdzie serwują rybę z frytkami po brytyjsku. Coś w tym stylu, ale ma bardzo dobre opinie i to miejsce nazywa się właśnie tak, spójrzcie. Kochani, miejsce nazywa się Cheap Shop. Tak jakby prawie, że tani sklep, ale to nie jest tani sklep, tylko cheap od chips, czyli frytki. Frytkarnia Fish and Chips macie tutaj zresztą napisane. Włazimy i zamawiamy. A teraz, moi mili, zaprezentuję wam, jak wygląda ryba z frytkami w wykonaniu Brytyjczyków. Tak oto, proszę państwa, wyglądają dwie porcje ryby. Jest to dorsz z frytkami i z sosem właśnie tartar. Tu do tego dwie wody jeszcze wziąłem i piwo. I teraz jaka cena tego wszystkiego wyszła? 31 euro. No i ziomeczki, teraz przyszedł czas na spróbowanie tej oto tutaj właśnie ryby. Najpierw zaczniemy oczywiście od frytka. Nie są one chrupiące, a to z tego względu, że były też zamknięte w opakowaniu. Musieliśmy to przynieść tutaj do mieszkania, bo na miejscu nie można tego zjeść. Ale bardzo dobre fryteczki. I teraz ryba. Weźmiemy taki duży, sowity kawałek. Bardzo dobra. Dosyć takie tłustawe. Ja sobie tutaj nabiorę sosu więcej. Teraz spróbujemy z sosem. O! Bierzemy fryta. O! Jeszcze jedna rzecz. Należy to wszystko zapić w oryginalnym stylu jakimś piwem. Najlepiej lagerem. O, i takie zakończenie wieczoru, zwieńczenie wieczoru, ryba z frytkami w stylu brytyjskim, ale w Anglii nie, tylko we Francji jest jak najbardziej rzeczą wskazaną. Zajadamy dalej. Życzymy wszystkim wam smacznego. Ale to jest zajebiste. Naprawdę.
Dzień dobry, ziomeczki, witam serdecznie. Dzień kolejny wyprawy, wyruszamy właśnie z miejscowości Konfolenc i kierujemy się do miejscowości Angulemę. 92 km dzisiaj do przebycia, także bardzo dużo, około 35-36 km pod górę, a potem już tylko z góry, także to jest kontynuacja odcinka i zapraszam serdecznie do dalszego oczywiście oglądania. Zatrzymaliśmy się, żeby zrobić sobie przerwę, około 20 km mamy już przejechana przerwa na takie ciacho francuskie z czekoladą chyba i z rodzynkami to jest. O. Ale dobre. Ogólnie zapomniałem kawona nagrać. Kawon już wypity. Ale ciastko jest sporawe. Takie jedno duże ciastko kosztuje 2,20. Ale jest dobre. Jest bardzo dobre. Zjem takie ciastko, mogę jechać kolejne 20 km. Przyszło nam się przeprawiać przez taką oto rzeczkę. Bardziej taki strumyk. I droga polna wiedzie taka. Z 2 km jeszcze, a przed chwilą przedzieraliśmy się przez tamte krzaczory, żeby przejść. Bo tą boczną drogą jakoś chyba się nie dało jechać, a jechaliśmy polem i skręciliśmy w krzaki przez druty jakieś i tędy rowery przeprowadziliśmy i idziemy dalej. Jak się czujesz dzisiaj? Jest dobrze. Jest dobrze, to dobrze. Tak sobie jedziemy tą polną drogą i patrzcie, jaką mamy widownię tutaj. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Tutaj kanał Polishman Travel. Czy macie coś do powiedzenia ciekawego, do życzenia nam pomyślności, szczęścia i tak dalej na drogę? Co? Bo tak wszyscy się patrzycie, nie widzieliście nigdy kanału Polishman Travel, to zapraszam. Wklepcie sobie w Google i zapraszam do subskrybowania, do oglądania odcinków i tak dalej, nie? Zobaczcie, ziomeczki, wjechaliśmy do takiej wichury. Lezignac, jakoś tak się nazywa. I cechą taką charakterystyczną tutaj są takie domostwa, widzicie? Trochę z kamienia, trochę tynku gdzieś jest. Ale zobaczcie na ten kościół. Naprawdę spoko. O, i oczywiście jakiś pamiętnik 39-45. Kontynuuj 4 km. Kontynuuj 4 km. 64 km jeszcze zostało do celu z 92. A jedzie się powoli, bo cholera, górki są i to spore. I bardziej pod górę niż z góry. Teraz chociaż w tym momencie jest z góry. Wyłączę, kurde, kamerę, bo zaraz tutaj się gdzieś rozwalę jeszcze na tej drodze. Bo jakaś dziura będzie i będę frunął, kurde. Tutaj jakiś pan sobie coś przygotowuje z panią do żarcia chyba. Tak, coś tam mają. Bonjour! Patrzcie, jak pięknie. I po drugiej stronie mamy podobnie. No i oczywiście, jak mówiłem? Górka? Mówiłem? Ziomeczki, mieliśmy przed chwilą jedną drobną taką awarię. Otóż klientka Natalia z tyłu jechała za mną, może jakieś tam w dystansie, może 100 metrów gdzieś tam z tyłu za mną jechała. Nagle tak się obracam i słyszę, że mnie woła, że coś tam się dzieje, coś się stało. I już od wczoraj doskwiera jej ból nogi. Z tyłu tam gdzieś za kolanem, tak jakby z drugiej strony gdzieś tam uda, nie? I jeszcze do tego dochodzi łydka. No i wczoraj to rozmasowałem, było już dzisiaj ok, dobrze. No i odezwało się jakiś tam teraz 10 minut może do tyłu się odezwało, nie? No i co, zatrzymałem się, Natalia mówi, że już nie mogę kręcić pedałami, nie mogę iść, nawet nie mogę stać. No i rozmasowałem i słuchajcie, pomogło. Całe szczęście, bo zostało jeszcze 29 km do celu według mojej tutaj mapy do Angulemy. Dzisiaj bardzo długi dystans, 92,5 km jedziemy. Także mieliśmy tydzień przestoju, wczoraj walnęliśmy 6 dych, na dzisiaj aż tyle. No i co, trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali. No, jak dojedziemy, no to dojedziemy, nie? Tylko, że jak wy to będziecie oglądać, no to już
pewnie, a zresztą co wam będę zdradzał. Trzymajcie kciuki tak czy siak. My już na miejscu, przejechane 92,5 km. A co tu jest, proszę państwa? Tu jest kibel. Witamy u nas w hotelu. Taka oto łazienka, tym razem jest wanna. Będzie można się wykąpać i tu jest łóżko. Łóżko i kącik do pracy jest oczywiście. Taki jest widok z okna. Ile można to nazwać widokiem? Kącik do pracy jest. Połączenie tutaj z prądem jest. Wszystko gra. Łóżko jest takie, no taki double, nie? Nie jest takie duże, ale twarde jest. Ale da się wyspać. Dobra, trzeba szybko się organizować i załatwić coś do żarcia. Ziomeczki, a dzisiaj wlatuje na kolację pizza z Domino's. I tutaj jeszcze do tego, zobaczcie sobie, mają takie skutery, gdzie dostarczają tymi skuterami głodnym ludziom, takim jak my właśnie, dostarczają pizzę. I już są w hotelu nasze dwie pizze, jedna wegetariana, a jedna pepperoni. Życzymy wszystkim smacznego. Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam. Dzień kolejny naszej właśnie tutaj wyprawy przez Francję rowerowej. Zostało nam jakieś 442 km do końca Francji. Dzisiaj do przebycia mamy raptem 50 km. Przeliczyłem sobie cały szlak i wyszło, że musimy około 50 km dziennie robić. To już nie ma się czego spieszyć i na spokojnie, i może coś więcej uda się zobaczyć, pozwiedzać. Zapraszam jeszcze na materiał z drona, który dosłownie nagrałem przed chwilą. Zatrzymaliśmy się w piekarni, ażeby zjeść jakieś śniadanie, bo śniadanie jest najważniejszą częścią dnia, a tutaj pani właśnie niesie moje śniadanie. A, merci. Co ona jeszcze mi chce dać tutaj, ta pani? A kawę tobie chce dać. Czyli ja mam tak, już otwieramy wora i patrzymy, co jest w środku. A w środku jest taka pizza, ja ją muszę najpierw wyjąć. A więc pizza w całości, no w całości, w tym kawałku, który zamówiłem, prezentuje się tak. Natalia ma takiego oto ślimaka z kawonem, a ja już biorę się za ten kawałek i zaraz wam powiem, jak to smakuje. No to więc bierzemy gryza. Pani mówiła, że jest robiona dzisiaj i faktycznie jest.
Dobra. Taka domowa, jak kiedyś w Polsce się robiło pizzę, jak mama mówiła, gdzie będziesz szedł do tego, do tej knajpy tam, wydawał pieniądze, będziesz na pizzę. Zrobię ci w domu lepszą. I taka to właśnie pizza jest. W takim oto dzisiaj klimacie właśnie jedziemy. Jedziemy sobie parkiem wzdłuż rzeki La Charente. Naszą rentę. Przystanek przy wodzie na nagrywkę. Wchodzimy. Czy to się bardzo buje? Jak dyski. No, deski spoko. Elegancko. Zobaczcie sobie, jak to w ogóle jest. Ładnie. Idziemy, bo widzę, że ta łódź tutaj jest chyba na wynajem. Z tego, co widzę. Ktoś tu jest? Zaraz to da się otworzyć. O, zaspawane prawie. Nie. Nie da się. A z tej strony? Da się. Tutaj się da. A tu? Tu też jest zamek, który teoretycznie się otwiera. O. I wchodzimy na łódź. Proszę bardzo. Czy tu da radę wejść? Nie. Nie da rady tam wejść. Drzwi tutaj. Na klucz. Wszystko, cholera, zamknięte. Tu się też nie da tego. Albo. Zaraz zobaczymy. Tu jest jeden właz. Nie da się otworzyć. No trudno. Chciałem obejrzeć, to chociaż sobie przejdę tędy. O. Tutaj zasuniemy. Tak jak było. O. Tutaj. Tak. I jest. Tak jakby mnie tu nie było. Cześć. No, tak. Cześć. Cześć. Chodź. No, co tu pilnujesz? To jakieś biura są, czy co? Faktycznie, biura jakieś są, zobaczcie. Jest tu trochę tych łodzi. A tu ktoś mieszka sobie. Graty powystawiane. A tu? Tu da się wejść? Zaraz zobaczymy. Czy da się wejść? Na razie wchodzimy tu. Otwarte? Nie. Też zamknięte. Tam widzę jest kojo na końcu. Dobra, trzeba zeskoczyć chyba. Ej, op. No i została nam ostatnia łódź. Tutaj podejrzewam, da się zajrzeć. O. Tak jest w środku. Zaraz. Odkluczymy jeszcze to. I tu taki cyngiel jest. O, czy tu da się wejść? Proszę Państwa, da się. Dało się wejść. A tu? Zamknięte. Wszystko zamknięte. Niech to cholera. No ale jak to się mówi, no próbowaliśmy, wyłazimy.
i nie dało rady. Ale trzeba pozamykać wszystko ładnie. Tak. Dziękuję, mnie tu nie było. No widzicie, nie zawsze da się wejść tam, gdzie by się chciało. Nie zawsze. 15 km za nami i postój na wiosce. Zobaczcie sobie na ten stary kościół. Jak to jest zbudowane w ogóle. Idziemy szarpnąć za klamkę, czy jest otwarte? Oczywiście. Musimy to sprawdzić. Dzisiaj jest taki dzień jakiś sprawdzania. A to co jest? Jakaś tablica informacyjna. U 1140-1150. To stare, bardzo stare. Dobra, zajrzyjmy do środka. Można się wpisać, zaraz zobaczymy o co chodzi, ale tak w środku to wygląda. Widać, że to jest po odbudowie. I to takiej konkretnej odbudowie. Wewnątrz. A to... To jest chyba oryginalne. Wejdziemy sobie tędy, przejdziemy. I tu jest główny ołtarz. Dobra. No muszę powiedzieć tak szczerze, że na zewnątrz lepiej to wygląda. W środku no nie robi jakiegoś wrażenia sporego. Ale zajrzyjmy do księgi tutaj. O co tu chodzi? Kto tu się wpisuje w ogóle? Czy są po polsku jakieś słowa? Wszystko francusku. Po francusku. Maj 23. Nie ma nic tutaj. Tu jest coś po niemiecku. Niemiecki, francuski. Tu jest po angielsku. Nie ma nic. Też nic. Wszystko sprawdzimy. Nie ma. No to zostawiamy na tej stronie podpis. Polish man travel. I dzisiaj jest 28 czy 9, zresztą wszystko jedno. Pięknie. Ale rzeka daje nam dzisiaj po drodze widoki. Szkoda tylko, że nie ma słońca takiego odpowiedniego, nie? Żeby to jeszcze bardziej tak kolorowo wyglądało. Ale i tak zobaczcie, jest po prostu jesiennie. Jesień też jest piękna. Każda pora roku jest piękna. Poruszamy się poprzez pola między winnicami. Biały winogron tylko tutaj rośnie. Czerwonego jeszcze nie widziałem. Ale już dojeżdżamy do regionu Bordeaux, także powinien być kolor Bordeaux również winogrona. Próbowaliśmy sobie przed chwilą i muszę powiedzieć, że najlepsze winogrono białe, jakie w życiu jadłem. Naprawdę, mega słodziutkie. One małe są, nie są jakieś duże. Nie wiem, czy tak widzicie na krzakach, jak to rośnie. Może nawet podejdę z dziebko bliżej, tylko zsiądę z roweru. Podejdę z dziebko bliżej, żebyście mogli sobie przyuważyć, jak to winogron wygląda. Zobaczcie, tak ono tutaj wygląda właśnie. Przerwa! Przerwa, proszę Państwa, na sodę w jakimś takim małym miasteczku. Zobaczcie, ale jakie piękne drzewko tu jest w ogóle. Jakie ma owoce. Dobra, dość gadania. Buła czeka.
A z czym ona jest w ogóle? Proszę zobaczyć. Kurczak, taki curry czy coś i do tego warzywa. To próbujemy tego bułacza. W ogóle, jak na curry, to nie jest pikantne. Zjadliwe, ale na razie większość bułki ugryzłem. A tutaj trzeba ugryźć bułkę z dużą ilością kurczaka i do tego jeszcze warzywka. O. Teraz to był gryź na maksa chyba. Prawie. Trzeba to grubo zapić, bo zaschnę, gryząc takie kawałki. Zdrowie wasze. Ale dobre. I jesteśmy już na miejscu dzisiejszym noclegowym. Proszę państwa, to jest pieseł o imieniu Prada. Tak? Prada. A tu jest taki drugi. Idziemy obejrzeć naszą sypialnię. A nasza sypialnia wygląda o tak. Kącik do pracy jest. Jeszcze pokażę wam łazienkę. Nie wiem, gdzie to światło się zapala. Tutaj jest. Także prysznic, wanna. Tylko dla nas. Tam więcej nie pokazuję kuchni, bo tam w środku jest pani. Ale najważniejsze, że mam kącik do pracy i mogę dzisiejszy film złożyć. Wybieramy się ekipą z panią tutaj Marie Cécile. Wybieramy się do tajskiej knajpy. Jedziemy zamówić coś do jedzenia, coś na kolację. Siadamy do wozu. Dacia. I jedziemy. I jesteśmy z powrotem. Pieseł na nas już czeka. Cześć, Prada. I wbijamy się do środka. Mamy jedzenie. Dajemy to wszystko na stół. Tak. Co się dzieje? Co się dzieje, psu? Co jest? Dobra, to bierzemy sztućce, zapalimy sobie zaraz światło i wam pokażemy, co myśmy tutaj nazamawiali. Jakie to duże wszystko jest, ja pierniczę. Tu jest jakieś sosiwo. A tutaj co jest? Tutaj jest deser. Tu jest deser. Kolka, znaczy Pepsi w sumie. Woda. O. O, na razie tu damy. I teraz tak, już wam tłumaczę, mili państwo, co tutaj mamy. Tutaj mamy wegetariańską samosę. O, już piesek się dopadł do toreb pustych. Wegetariańska samosa. Tutaj mamy takiego kurczaka tandoori, aż go otworzę, żeby wam pokazać. Ojej, ale wielka porcja. To chyba będę miał na dwa razy. Tutaj mamy makaron wegetariański. Ja sobie to skubnę, bo wypadło. Mamy tiramisu. I tu jeszcze jakiś taki szwedzki deser, czy coś takiego. No i woda gazowana Perrier, no i Pepsi. I dodatkowo sos ostry. To bierzemy sztućce i szamiemy.
Ziomeczki, my już jesteśmy po kolacji, zjedliśmy sobie wszyscy tutaj tak wspólnie. Pieseły też łaziły wokoło, się przymilały ile mogły, ale dostały swoje jedzenie. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że oglądacie i zapraszam na przyszłe odcinki, które już będą wlatywać niebawem. Żegnam się z Wami w tym odcinku i do następnego. Trzymajcie się, na razicho i tradycyjne co? Ciao!